Pani Joanno, jest 26 września 2022 roku. Wyszła Pani przed chwilą ze spotkania z współpracownikami Pani Elżbiety Jaworowicz. Proszę powiedzieć, jakie jest Pani wrażenie po tym spotkaniu? Myślę, że sprawa ruszy i ruszy w dobrym kierunku. Przyjechała Pani tutaj, bo jest Pani bezradna, jeśli chodzi o współpracę z organami ścigania Rzeczypospolitej Polskiej. Okazuje się, że zarówno policja, jak i prokuratura w okręgu płockim, Pani dramat rozgrywa się w sierpcu, nie potrafią wystawić skutecznie dokumentu, który by ustalił miejsce pobytu ojca, który wywiózł Pani dziecko. Kiedy ojciec to dziecko Pani wywiózł? 5 sierpnia 2021. Czyli rok temu. Tak. Córeczka ile ma w tej chwili lat? 10 lat. Mhm. Proszę powiedzieć, jak się nazywa córeczka? Sadia Muhammad. Mhm. To jest obywatelka Polski. A ojciec, który wywiózł dziecko? Obywatel Polski. Jak się nazywa? Salim Muhammad. Mhm. Czyli ojciec posługuje się polskim paszportem, dziecko również ma polski paszport, a tymczasem organa ścigania, pomimo że każdy z tych paszportów ma chip elektroniczny, nie są w stanie ustalić nawet, na którym kontynencie przebywa zarówno dziecko, jak i ojciec, tak? Oczywiście, nic nie potrafią zrobić. Pani była tydzień temu na policji, bo ostatecznie jest wystawiona niebieska nota Interpolu już 2 miesiące od lipca. Proszę powiedzieć, co policja Pani powiedziała? Że... no nic mi nie powiedziała. Ale powiedzieli, że śledztwo ruszyłoby w ogóle z miejsca, czy nie? Nie, gdyby nie Krzysztof Furtkowski i jego biuro, nic by się nie działo w tym kierunku, aby moja córka została odnaleziona. Jak to jest możliwe, że w XXI wieku, w epoce internetu, Interpolu, gdzie wszystko właściwie odbywa się elektronicznie, no nikt ani w sierpcu, ani w Płocku, ani również w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu nie potrafi ustalić, na którym kontynencie znajduje się dziecko i ojciec? Nie potrafią albo i nie chcą. Jak to Pani odbiera? Dlaczego mogą nie chcieć? No trzeba się ruszyć i trzeba się szkolić w tym kierunku. Wydaje mi się, że nasi policjanci nie są przeszkoleni do tego, aby wpisać w komputer imię i nazwisko osoby poszukiwanej, żeby no, odnaleźć ojca, jak i moją córkę. Mhm. Z punktu widzenia prawa, postanowienia sądu, przy kim ma być dziecko? Przy mnie. Miejsce pobytu mojej córki jest przy mnie. Tylko i wyłącznie przy mnie. Tak zdecydował sąd rozwodowy, tak? A jeśli chodzi o prawa ojca, czy on ma pełne prawa? Czy... Nie, to są prawa ograniczone, tylko ograniczone. Pani zgodziła się na wyjazd córki rok temu na wakacje. Dlaczego się Pani zgodziła? Tak, chciałam, żeby spędziła trochę czasu z tatą, bo ponieważ w ciągu roku bardzo rzadko się widzieli, no i chciałam, żeby miała dobry kontakt z ojcem. Dokąd pojechali? Okazało się, że do Pakistanu. Do Pakistanu? Gdzie mieli jechać? Do Turcji i do Dubaju. Czyli ojciec dziecka okłamał Panią, jeśli chodzi o kierunek podróży? Tak, córka do mnie w Turcji zadzwoniła i powiedziała, że ciocia Ilona powiedziała, że nie jadą do Turcji, tylko jadą do rodzinnego miasta taty, czyli do Pakistanu. Ta ciocia Ilona to z jakiego miasta pochodzi? Mieszka pod Sierpcem, ale teraz wynajmuje mieszkanie w Sierpcu. Mhm. Dlaczego policja nie potrafi uzyskać informacji od niej, gdzie może być Pani dziecko? Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Według Krzysztofa Rutkowskiego dziecko może znajdować się w Niemczech. Ilona, ta Pani Ilona była w Niemczech w jakimś mieszkaniu. Była, wielokrotnie była. Czyli jest duże prawdopodobieństwo, że zna adres, gdzie dziecko jest ukrywane. Oczywiście. I nawet bym się nie zdziwiła, jak odwiedza ich tam. To wstrząsająca sprawa. Cieszymy się, że redakcja Pani Elżbiety Jaworowicz, program Sprawa dla Reportera, dzisiaj pochylił się nad Pani koszmarem. Mamy zapowiedź szybkiej realizacji materiału reportażowego
i dyskusji w studiu. Będziemy się temu przyglądać, a wszelkie nowe informacje na ten temat będziemy przekazywać na bieżąco w Patriot24 i poprzez naszą redakcję Telewizja Patriot24. Dziękuję. Dziękuję.